22 stycznia konsulat generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie oraz przedstawiciele miejscowych organizacji polskich uczcili 151. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Obchody miały miejsce przy grobach powstańców na cmentarzu Łyczakowskim. Po wspólnej modlitwie, której przewodniczył ojciec Władysław Lizun, proboszcz kościoła świętego Antoniego we Lwowie, wieńce zostały złożone przy pomniku Szymona Wizunasa Szydłowskiego. Biało-czerwony wieniec złożył konsul generalny RP we Lwowie, ambasador Jarosław Drozd. W imieniu Litwy kwiaty złożył przedstawiciel konsulatu tego państwa we Lwowie, Oleś Pohranyczny. Wieńce złożyli także Jan Franczuk, prezes Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi, Emil Legowicz, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, Stanisław Durys, członek zarządu Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, Ewelina Małanicz, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku, członkowie Lwowskiego Klubu Stypendystów Fundacji Semper Polonia, przedstawiciele organizacji Orzeł Biały i inni. Podjęta decyzja była z wiarą o zwycięstwo i to zwycięstwo w jakiś sposób przyszło. Może nie od razu i nie wtedy w noc styczniową i nie w następnych latach, ale przyszło. Tutaj we Lwowie wiemy o tym lepiej. W 18 roku i ziściło się. I powiem tylko, żeby dzisiejsze ofiary też były związane z sukcesem i z czymś, co będzie dla przyszłości kraju, w którym mam okazję tutaj swoją misję pełnić, aby te ofiary były złożone na rzecz czegoś naprawdę dobrego i nie poszły na marne. Kwatera powstańców styczniowych położona jest w najwyższej części cmentarza Łyczakowskiego. Są tu groby 230 osób. Na cmentarzu Łyczakowskim jest pochowany m.in. ostatni członek rządu narodowego Józef Kajetan Jankowski, generałowie Józef Śmiechowski, Antoni Jeziorański i Michał Jan Heidenreich, sekretarz stanu w rządzie narodowym Rzeczypospolitej Polskiej Wojciech Bichoński, organizatorki pomocy powstańcom Julia i Zofia Romanowicz, wybitny aktor Gustaw Fischer, znakomity zoolog Benedykt Dybowski oraz bracia Tadeusz, Kazimierz i Józef Żuliński. Zapalono znicze również na grobie polskiego malarza Artura Grotgera, autora 5 cykli o tematyce powstańczej, m.in. Polonia, Lituania i wojna. Z Lwowa Eugeniusz Sało, Kurier Galicyjski.